Kiedyś to było. Halo, Halo, Weszło FM, czas na audycję Kiedyś to było. Przenosimy się o 26 lat wstecz. Mundial w 1994 roku zawitał do Stanów Zjednoczonych. Moimi gośćmi są dzisiaj Leszek Milewski, Weszłokom. Dzień dobry. Mariusz Moński, RetroFootball. Dzień dobry. Panowie, Mistrzostwa Świata w kraju bez żadnych. Absolutnie żadnych piłkarskich tradycji. No za to ze wspaniałym doświadczeniem w robieniu ze sportu show. No tak, zdecydowanie. Tutaj przed tymi mistrzostwami było wiele pytań, jak to, jak to będzie wyglądało. Czy Amerykanie sobie poradzą z organizacją turnieju piłkarskiego, czy będzie oglądalność tych mistrzostw taka, jak, jak to by było w krajach takich piłkarsko znanych. Okazało się, że oglądalność była najlepsza chyba w historii w tamtych czasach. Nie wiem, czy później jeszcze były średnia widzów, była kiedykolwiek pobita tam z, tych, z tych mistrzostw, i Amerykanie naprawdę to zorganizowali super. Na, na, na trybunach widać było, no, ludzie się rewelacyjnie bawili. No i, i jeżeli chodzi o telewizję, to tak samo no, Amerykanie no, specjaliści yy, w tych sprawach, więc no, naprawdę wyglądało to świetnie. Amerykanie w ogóle do sportu podchodzą w zupełnie inny sposób niż Europejczycy. My jesteśmy bardzo zawieszeni w tradycyjnym postrzeganiu sportu, czyli na przykład tym, że w Polsce na przykład gdybym jutro zasugerował, żebyśmy wprowadzili w Ekstraklasie play-offy, to po prostu zostałbym zniszczony. Natomiast dla Amerykanów format playoff jest absolutną podstawą, bo generuje naturalne emocje. Oni mają bardzo podejście takie fabularne do sportu, doskonale potrafili ubrać w ten sposób zarówno baseball zarówno NBA także myślę, że wiele osób było wtedy bardzo ciekawych w jaki sposób oni podejdą do piłki nożnej, bo trzeba przyznać, że FIFA tym się kierowała, żeby obudzić ten potężny amerykański rynek, gdzie pierwsza połowa lat 90., no to jest wielki sukces polityczny, ekonomiczny Ameryki. To jest absolutny potentat, tak? A zarazem potentat kompletnie niewykorzystany przez piłkę nożną i wygrali Amerykanie w 1988 no, wygrali w sensie takim e, organizację tego turnieju z Brazylią i z Marokiem. I trzeba przyznać, że to faktycznie rozchulało. Powoli, statecznie, ale w 1993 wystartowała MLS. A dzisiaj zobaczmy, oni wtedy planowali, e, startując ten swój plan e, wejścia w futbol, że bodajże do 2010 zdobędą Mistrzostwo Świata. Takich planów słyszeliśmy mnóstwo. Chińczycy również zapowiadali swego czasu, że mniej więcej do tego momentu zdobędą mistrzostwo. To im nie wypaliło, ale spojrzeć dzisiaj, jak rozwija się MLS. Jak naprawdę kolejne miasta chętnie dołączają się, jaki to jest biznes. Jak coraz lepsi piłkarze nie tylko na emerytury tam idą. No cóż, to wszystko miało ziarno w tym mundialu, który. Więc to pod względem takiego wyboru organizatora, gdzie dzisiaj mówimy najwięcej o tych kontrowersjach z Rosją, z Katarem, no to był taki wybór, który faktycznie trzeba pochwalić FIFA, był sukcesem. Mimo takich problemów jak na przykład to, że ty Mariusz pewnie będziesz wiedział najlepiej, że te stadiony, no to nie były stadiony piłkarskie. No właśnie, tak. wspaniałe, wielkie obiekty, no tylko zazwyczaj do innych sportów. No często były przerabiane z tych, tych stadionów do futbolu amerykańskiego. Ale no, po, po Mistrzostwach Świata też wiele z tych sta stadionów zostało zaniedbanych. No, na przykład ten słynny stadion, na którym był rozegrany pierwszy mecz w historii pod Dachem, ten po, pod Detroit, został, zdaje się, dwa lata temu wyburzony całkowicie. Więc no, też nie, nie było tak, że wszystkie te stadiony przetrwały próbę czasu. Czy w Ameryce generalnie jest, kiedy się oglądają na ten temat, film dokumentalny? Tam bardzo często. Buduje się stadiony od nowa. To jest podobno w ogóle jakaś bańka budowlana, ale naprawdę stadiony, które spokojnie mogłyby służyć jeszcze długo i w Europie by uchodziły za, za wspaniałe. Tam są wymieniane, więc dla Amerykanów te stadiony, takie jak Rose Bowl, wówczas 100 tysięcznik i inne, to, to były szybko, stawały się przestarzałe. Warto też podkreślić, że właśnie na gigantycznych obiektach to były rozgrywane mistrzostwa, prawda? No tak, tak. To, to był fakt, że te stadiony europejskie, no to to już już wtedy zaczęto budować, że większość tych stadionów miała być z dachem, tak? A stadiony amerykańskie bardzo często były to stadiony odkryte, więc no tutaj już dużo łatwiej, no, żeby zbudować takiego kolosa i żeby to tak wyglądało. No Ale naprawdę no przy ich, jak, w jakiej temperaturze były rozgrywane te, te mistrzostwa, no to, to to, że tam nie było dachów, to akurat nie było wielkiego problemu. No właśnie, tak mi się wydaje, że dach to jedno, tam by się klimatyzacja e, przydała, tak jak w katarze planują, bo te mecze były dostosowane pod to, żeby widzowie w Europie e, mogli się nimi emocjonować. No i przez to na przykład finał rozegrał. W palącym słońcu w samo południe. No tak, ale mimo wszystko, jakby y, ktoś teraz chciał sobie przypomnieć tam ten Mundial, i sobie obejrzeć, i jak padały chociażby bramki, to by mógł zobaczyć, że te akcje rozgrywane były naprawdę jak na lata 90. w bardzo szybkim tempie, mimo tego upału. Poza to, meczem finałowym, Mariusz. No, poza meczem finałowym, aczkolwiek nawet w tym meczu finałowym było, było sytuacji, to nie był taki, że owszem, to była taka, taka dosyć. Y, Obie drużyny były bardziej na defensywę ustawione, ale mimo wszystko to nie była powolna gra, to nie było coś takiego, że, że znaczy a, gra w... była szybka, ale sytuacji szczególnie no tak. w 90 minut było bardzo mało. Tam poza tym, co Paliuka wypuścił piłkę po strzele Mauro Silvy z dystansu i ona trafiła w słupek, to no tak, ale właśnie trudno mówimy, coś znaleźć. Ale mówimy o tym, że to niby to słońce miało tak bardzo przeszkadzać w tempie gry. Moim zdaniem nie przeszkadzało. Z tego, co, co pamiętam, to nikt na tempo gry nie narzekał. Tam piłkarze mieli te butelki z wodą przy liniach, mogli sobie to brać, więc no jakoś sobie z tym poradzona. Dzięki temu, że to było w tych godzinach rozgrywane, to mogliśmy to normalnie oglądać. No bo i w innym wypadku byłby problem. Ostatnie Mistrzostwa Świata z 24 zespołami w stawce. Dla mnie turniej czarnych koni, jak się teraz na to patrzy. Rumunia, Szwecja. Bułgaria, no, mniejsza historia, ale też godna przypomnienia, Arabia Saudyjska. Troszkę, jak mówimy, jak tak myślałem sobie o tym niewątpliwym sukcesie Rumunów czy Bułgarów, to że oni jakby tak nieśli dalej te tradycje wschodniej, sukcesów wschodniej Europy, które kiedyś nieśliśmy my. Oni w pewnym sensie wypełnili tą pustkę, którą stworzyliśmy. My opuszczając się znacząco, Pewnie podejrzewam, że wtedy tak patrzyliśmy na tych Bułgarów, na Rumunów z tym większą zazdrością, bo wiedzieliśmy, że to właśnie te drużyny weszły w nasze buty, że życie nie znosi próżni i tym razem ta próżnia wytworzona przez nas została zajęta w efektowny sposób przez świetne drużyny, ale no już z innych krajów. Tylko, no, że tutaj tak historia tych, tych drużyn, tak no nie można ich wszystkich wrzucać, że tak powiem, do jednego woreczka. Dlatego chciałbym o każdej po kolei. Ale, ale tak, jak, tak jak mówicie, no to, to, był, to był turniej drużyn mniej znanych, aczkolwiek, które akurat w tym okresie miały naprawdę wybitne pokolenia piłkarzy. To, no to nie były przypadkowe zespoły. To, że oni się znaleźli w tym miejscu, w którym się znaleźli, to zawdzięczają tym, że naprawdę no, piłkarsko byli na bardzo wysokim poziomie. To no, nie był przypadek. No to zacznijmy od Rumunii. Petrescu, Popescu, Hagi, Munteanu, no i trener twardej ręki, Jordanesku. Oni nigdy wcześniej i nigdy później nie dotarli tak daleko na Mistrzostwach Świata. Do ćwierćfinału wielkiej imprezy dotarli właściwie tylko w USA, no i na Mistrzostwach Europy, ale wiadomo, że tam trochę łatwiej o ćwierćfinał. Jeżeli chodzi o Rumunów, to... Oni dopiero rozpoczynali tak naprawdę swój taki złoty okres, bo, bo Rumuni później przez jakiś tam czas utrzymywali się w europejskiej czołówce. Zupełnie inaczej będzie można od później powiedzieć o Bułgarach, bo, bo dla Bułgarów to była ostatnia chwila na osiągnięcie czegoś poważnego. A Rumuni, yy, większość tej drużyny, tam zdaje się chyba, Belodydic był jedynym zawodnikiem, który miał 30 lat, wszyscy pozostali poniżej 30. W kwiecie wieku i w najwyższej formie, praktycznie, możliwej. No i ten Hadzi, który no, robił ogromną różnicę, no to był piłkarz na bardzo wysokim poziomie. To tak jak powiedzmy, jak dla nas Dejna w 74 roku. No tak, obie z tych drużyn miały takie klasyczne postaci, wokół których koncentrowało się jakby zarówno życie, że tak powiem, duchowe tej drużyny, jak i typowo boiskowe, bo zarówno w Hadzim, jak i w stoiczkowie. No to, to byli prawdziwi liderzy, nadający ton y, całemu zespołowi, również w szatni. Fantastyczny mecz Rumunii z Argentyną, bo zacznijmy może od grupy. Rumunii trafili do grupy z gospodarzami tego turnieju czyli z reprezentacją Stanów Zjednoczonych, ale zaczęli od meczu z Kolumbią, dość pewnie wygranym w Pasadenie. Potem przyszedł taki, no, powiedziałbym gong, bo Szwajcarzy ich wypunktowali. 4 do 1 Halweci wygraj. No i mecz ze Stanami Zjednoczonymi kluczowy wygrany również na Ross Bowl. No Rumunii w grupie, nie można powiedzieć, że zachwycali, że ktoś się spodziewał, że y, mogą zajść tak wysoko, bo grali bardzo nierówno. No ale mieli ten y, wybitny atak y, na tamte czasy, bo tam y, zarówno Dumitrescu, jak i Raducioju y, to byli no, znakomici napastnicy. Y, i oni ratowali się właśnie właśnie tą ofensywą no niestety jeżeli chodzi o, o defensywę rumunów no to to bywały bywały takie mecze gdy oni gdy coś już poszło nie tak no to Bramkarz nie ratował sytuacji i ze Szwajcarami tak właśnie było i dlatego musieli się troszeczkę bardziej postarać, żeby awansować z tej grupy. No bo akurat z tych trzech drużyn, których nazwałem czarnymi końmi tych mistrzostw, to jeżeli ktoś miał dobrego bramkarza, to, to raczej Szwajcja, aniżeli Rumunii. Zdecydowanie tak. Jeżeli chodzi o Rumunów, oni skończyli na ćwierćfinale po rzutach karnych, zresztą też pełnych dramatyzmu na zasadzie nagłej śmierci rozstrzyganych. Leszku, bo patrzę na ciebie. Rozumiem, że uciekasz od rozmowy o tamtym spotkaniu i zrzucasz odpowiedzialność na Mariusza. Znaczy, jeżeli chodzi o, o, o Rumunów, to oni chyba, zdaje się, w, w tej serii yy, 11. Podstawowej. To, tak, to, to oni chyba prowadzili nawet przez jakiś czas. Tak, bo Szwedzi się pierwsi pomylili przy pierwszym. Więc tam, tam, zdaje się, do chyba do trzeciej serii, to było tak, że no, to, to Szwedzi musieli drżeć o, drżeć o wynik. No ale później... Dan Petrescu się pomylił. No ale Dan Petresku to się nawet nie pomylił. To był strzał jak na, na Orliku. On strzelił, po prostu podał bramkarzowi piłkę. No więc Raweli nawet, pewnie jakby się potknął, to by to obronił. Więc no, no, to tutaj akurat nie było problemów. No ale ten, ten strzał Belodydiciego, zdaje się, ten, który, który zadecydował o awansie, no to to już był ogromna klasa yy, szwedzkiego bramkarza, bo to była bardzo dobrze strzelona jedenastka. Mimo to yy, dał radę. No, i Szwedzi, moim zdaniem, no, z tej całej trójki najbardziej zasłużenie yy, yy, zaszli najwyżej. Znaczy. Wydaje mi się, że najbardziej oczekiwanie, bo yy, dwa lata wcześniej yy, oni dotarli do brązowego medalu na Mistrzostwach Europy. Ale to była fajna mieszanka, jak się teraz popatrzy. Ravelli, jeszcze urodzony w latach 50. w bramce, no i młodziutki Larsson, którego przecież pamiętamy, że jeszcze w sumie całkiem niedawno grał w piłkę, tak? Larsson to jedno, ale tam byli legendarni szwedzcy piłkarze, tacy jak Brolin, tacy jak Limpar, jak Jonas Stern, to praktycznie cała jedenastka Szwedów, to byli piłkarze z bardzo dobrych europejskich klubów. To nie, by, nie było tam przypadkowych ludzi. I, i fizycznie, jak zawsze, no, jak to Skandynawowie dawali sobie radę, ale oni oprócz tego, że byli fizycznie, no to byli świetni, świetni technicznie. No bo Brolin, Limpar, Dalin, Larsson, no to, to byli kapitalni zawodnicy pod względem technicznym, a nie tak, jak się człowiek przyzwyczaił, że Szwedzi, no to surowy taki futbol wrzutka główka gold no tak, tak, tak to nie wyglądało. Ale zdecydowanie często, jak patrzymy na składy takich drużyn na Mundialach, to roi się tam od zawodników doświadczonych. Natomiast tutaj mamy raptem jednego piłkarza po 30, i to jest właśnie wspomniany Ravelli. A Tak, mamy mnóstwo zawodników, którzy później przez lata stanowili o sile Szwecji, o której i my mogliśmy się przekonać podczas eliminacji, chociażby za. Janusza Wójcika. Mamy tutaj choćby Patryka Andersona, który też bardzo dużą karierę później zrywa. Mamy Jespera Blonkwista, który grał w Manchesterze United. Teddy Lucić, no Henry Cularson, nie wspomniałeś, Joachim Björkland, także mnóstwo piłkarzy, którzy naprawdę odcisnęli piętno na europejskiej piłce w sposób zauważalny. Efektowne zakończenie tych mistrzostw przez Szwedów, bo oni w meczu o trzecie miejsce wygrali 4 do 0. Jak się patrzy, to mocno jednostronny wynik. No jednostronny wynik, jednostronny mecz. Bo to, to był taki mecz, że tak naprawdę jak człowiek oglądał, to już po 30 minutach było wiadomo, kto go wygra, tylko ile, jak, jak wysoko to było. Tylko, tylko tym się można było zastanawiać, ponieważ Bułgarzy. Yy, no ale co, oni stracili ochotę walki o medal? Odpali? Ale oni chyba tak naprawdę, nie wiem czy, czy psychicznie, nie udźwignęli już tych pół, już półfinałów, nie udźwignęli, bo oni już w półfinale zagrali słabo, yy, jak na to, co prezentowali wcześniej. tak? Yy, więc nie wiem, być może to było też yy, spowodowane, że z tych trzech, Drużyny, o których mówimy, że to te drużyny, które sprawiły największą niespodziankę, czyli Szwecja, Rumunia i Bułgaria, to Bułgarzy to była najstarsza drużyna. Więc może to to było spowodowane, gra w tych upałach, że oni po prostu czym dalej turniej szedł, to grali słabiej niestety. Nie umniejszałbym zasług, ale to była jednak reprezentacja mocno oparta na talencie Christo Stoiczkowa. No, zdecydowanie tak, to jest... Piłkarz. No takiego że nie mieli, i no, ostatnio w swojej książce Christo Stoiczkow. No każdy piłkarz lubi troszkę idealizować swoją karierę, trochę dodawać jej jakby pewnej efektownej, że tak powiem, brody. No i Christo Stoiczkow mówił, że ja pokazywałem wszystkim, że można być z naszego regionu i sięgać po aż tak wielkie sukcesy. On chciał pokazać, że. Że po prostu można, tak? Natomiast smutne jest z bułgarską piłką, że ona całkowicie przespała ten swój dobry moment, bo później całe lata marazmu i do dziś tak naprawdę, okej, okay, bułgarskie kluby mogą mieć więcej do powiedzenia w europejskich pucharach, ale jeśli spojrzy się na ligę, to jest bardzo mierna, miernie zorganizowana reprezentacja również. No, piłkarze jacy dzisiaj grają w reprezentacji Bułgarii, no to w tamtej drużynie nawet nie byliby godni rzucić, rzucić bidonu. A wcale Mariusz nie było y, oczywiste, że Bułgaria tak daleko zajdzie, bo ona zaczęła od dość dużego fal startu, prawda, z Nigerią. Znaczy ja też chciałbym, jeżeli chodzi o Bułgarów, powiedzieć, że tak naprawdę to oni grali cudem na tych mistrzostwach. To, to że oni w ogóle zagrali na tych mistrzostwach, to y, bo ponieważ Fran Francuzi, z którymi Bułgarzy byli w grupie, na dwie kolejki przed końcem rozgrywek mieli pięć punktów przewagi nad Bułgarami wystarczyło i w dwóch ostatnich meczach zdobyć jeden punkt. Grali z najgorszą drużyną. W grupie z Izraelem i, no i z Bułgarami u siebie. tak? Z Izraelem wygrywali chyba zdaje się 2 do 0, czy 2 do 1 w 80 minucie. I już wszystko było pozamiatane. Już tak naprawdę cały stadion świętował. Już, już wszystko, już, że Francuzi jadą na mundial. Nagle jedna bramka, chyba w 89 druga. Przegrali z najgorszą drużyną w grupie. było jedyne zwycięstwo Izraela w ogóle w całych eliminacjach. No a z Bułgarami no to kolejna, yy, kolejna sytuacja taka, że też prowadzili jeden do 0. Bułgarzy wyrównali. Już też, yy, to chyba jeszcze na Park de Prenz były rozgrywane yy, el, mecze eliminacyjne Francuzów. Cały stadion świętował. No i yy, zdaje się Kostadinow oddał strzał, którego na, na treningach pewnie jeden raz na 50 by trafił, a tutaj akurat strącił pajęczynę w francuskiej bramce w ostatniej Akcji doliczonego czasu gry, i, i tak Bułgarzy pojechali na, na Mistrzostwa Świata, a nie, a nie Francuzi, więc już samo to było, było ogromną niespodzianką. No i na mistrzostwach to ciężko było powiedzieć, że ci Bułgarzy chyba też poszli na entuzjazmie, tak? coś się na zasadzie Duńczyków na mistrzostwach Europy weszliśmy cudem. No, to wszystko, co wygramy, każdy mecz to będzie, będzie na plus. Nawet jakby nie wyszli z grupy, to raczej by tam nikt nie płakał. E, to była grupa, w której zresztą poza Grecją każdy zdobył po 6 punktów. Dość, e, dość ciekawa, e, jeżeli chodzi o, o to, co by było, gdyby awansowały dwie ekipy, ale wiemy, że były 24 zespoły, więc z tych trzecich miejsc też ci najlepsi się kwalifikowali. No tak, i tutaj też to było tylko kto z którego miejsca, no to później, jeżeli chodzi o miejsca w ćwierćfinale, o rywali w ćwierćfinale, no to to, to, to decydowało. No. no i słuchaj, ważny jeszcze aspekt to jest to, kogo pokonali Bułgarzy na etapie ćwierćfinału, tak? No tak, znaczy to było ważne, tak naprawdę, chyba dla każdego kibica, który w moim wieku, z mojego pokolenia, ponieważ my byliśmy nie nauczeni, że Niemcy mogą z kimkolwiek przegrać na jakimś mistrzostwach, wcześniej niż w finale. No bo nie ja... daj, że przegrali, to przegrali z Bułgarią, tak? Tak, tak. no ale to ja, 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 ja pamiętam, mistrzostwa świata to tak 86 rok finał, o, znaczy 82 rok finał, 86 rok e, również finał, 90 rok finał i wygrana, więc no, tutaj się każdy spodziewał, zwłaszcza, że to były Niemcy po raz pierwszy połączone. I oni byli tacy dumni, że no teraz chyba Beckenbauer to mówił. Teraz jak mamy już połączony Niemcy, to już nic z nami nie wygra. No okazało się, że wygrała Bułgaria, więc a, a Niemcy naprawdę, jeżeli chodzi o skład na papierze, to mieli tam świetnych piłkarzy. Tak, I... ja właśnie się przyglądałem, że to nie była taka, taka kadra trochę klecona, ale to naprawdę był niezły zespół. Człelatar Mateusz był w takim wieku, kiedy pojechał, bo na to zasługiwał, nie tak jak w 2000 roku. No, no To był legendarny piłkarz tak naprawdę dla Niemców, ale no mówię, to była, to była bardzo dobra drużyna, i oni z tymi bułgarami prowadzili, zdaje się, chyba jeden do zera też. Więc no, tutaj też się wszystko układało pod tych Niemców. I no i ten geniusz stoiczkowa, i, i nie tylko Stoiczkowa, bo tak mówimy o, o Stoiczkowie, że to na nim się opierała gra. A. Tam był taki magik Bałakow, na przykład, no, kapitalny piłkarz. Do tego Kostadinow, do tego w obronie Iwanow. Więc no, to, to nie była też drużyna tylko Stoiczkow i kilku kolegów. To naprawdę byli bardzo dobrzy piłkarze. I Niemcy się przyjechali. Nie wiem, być może też lekceważenie też się tam jakieś pojawiło, no ale to. Trudno trudno w tej chwili o, ocenić, no ale to, to tak naprawdę to nie była przypadkowa porażka Niemców, bo, bo Bułgarzy sobie na to zwycięstwo zasłużyli. Zanim przejdziemy do takich smutniejszych historii i rzucających się trochę cieniem na piłkę, to może jeszcze w temacie fajnych, miłych, pozytywnych zaskoczeń Arabia Saudyjska Leśku, ty pisałeś swego czasu tekst o występie Arabii Saudyjskiej na mundialu w Stanach Zjednoczonych. No oni po y, tak naprawdę kilkunastu latach inwestowania w futbol w końcu zrobili y, sukces, na którym im zależało, czyli sukces na Mistrzostwach Świata. Natomiast generalnie no, reprezentacje z tego regionu były lekceważone, były postrzegane na takiej zasadzie, że okej, okay, wypadałoby, żeby ktoś stąd wszedł, ale tak naprawdę gdybyśmy robili to czysto kwestiami piłkarskimi, to nikt by stąd tak naprawdę nie grał. Nie przyjechałaby żadna Arabia Saudyjska wcale na taki turniej. Natomiast tutaj, no Azja była wtedy jeszcze mocno, miała jakieś tam momentalne przebłyski, natomiast takie jak otwierała się na przykład za sprawą Kamerunu y, Afryka, tak Azja jeszcze w tym 94. w dużej mierze y, no, była takim lekceważonym kontynentem piłkarskim. I Arabia Saudyjska wtedy, no myślę, że nikt nie dawał jej większych szans, a najlepsze jest nie tylko to, że oni Pokazali e, światu, że mogą punktować, ale pokazali naprawdę piękny styl. Arabia Saudyjska uchodziła wtedy za taką Brazylię e, no, swojego regionu. Arabskich Kanariniec. Arabskich Kanariniest, co oczywiście w innych miejscach wywoływało żarty do momentu, w którym przyszło grać. No bo tak naprawdę bramka Al-Owarana z Belgią, Belgią, która to był trzeci mecz, e, Belgia wygrała dwa pierwsze swoje mecze. Arabia Saudyjska pokazała przebłyski z bardzo mocną Holandią, miała zwycięstwo z Marokiem, które no powiedzmy było w jego zasięgu. Natomiast ta bramka Olovarajna to jest coś nieprawdopodobnego, jeśli ktoś sobie porówna ją nawet do bramki z osławionej Maradony. Oczywiście nie jest to ten kaliber spotkania i to działa zawsze na korzyść Maradony. Natomiast bramka Olovarajna jest, jest czymś niesamowitym, on faktycznie przejął piłkę, pobiegł z nią. I do bramki. Takie bramki strzela się na podwórku, a nie bardzo mocnym Belgom na mundialu. Co ciekawe, ciekawsze tak naprawdę, bo doprowadzili do tego sukcesu, ale jeśli mówimy o jakimś, że to był efekt jakiegoś systemu, ten ich sukces, to zobaczmy, co zrobili Saudyjczycy później, bo tutaj się zaczyna tak naprawdę najbardziej, jedna z najgorszych decyzji w historii tego, jak zarządzać sukcesem, ponieważ Saudyjczycy uznali, że są tak mocni, mają tak fajnych piłkarzy, że oni teraz ich nigdzie nie wypuszczą. Saudyjska Liga została zablokowana i piłkarze saudyjscy nie mogli wyjeżdżać z kraju. Jakiś czas później jeden Sami Al-Jaber, który w Arabii Saudyjskiej był uznawany za bożyszcze, dostał pozwolenie na wyjazd do Wolverhampton. I to było specjalne pozwolenie królewskie, żeby on mógł gdziekolwiek wyjechać. I, i tak naprawdę on tam już w Wolverhamptonie nic nie znaczył. Te kilka lat... Dla Arabii Saudyjskiej, gdzie po tym mundialu oni byliby piłkarzami chętnie widzianymi w poważnych ligach, gdzie mogliby złapać doświadczenie, mogliby je później przywieźć na przykład do kraju, wracając, dać impuls. No moim zdaniem to był ten moment absolutnie przespany przez Arabię Saudyjską, która po dziś dzień jest ważnym krajem piłkarskim na swoim kontynencie, ale... Nie sięgnęła do tamtego momentu, nigdy nie dorównała. Może nie powiedziałbym przez Pany, tylko źle wykorzystała. Źle, absolutnie. No, no. Bo oni wiedzieli, że zdobyli sukces i właśnie z powodu bardzo tego. Bardzo dziwna sukcesu, decyzja w ogóle. E, zupełnie inna niż Japonia, bo Japończycy swoich piłkarzy wypuszczali jak najbardziej do Europy i dzięki temu, że ci piłkarze tu w Europie grali, to Japonia chyba się rozwinęła jako kraj piłkarski bardzo, jeżeli chodzi o drużynę narodową no, no regularnie na pewno bywa w fazie pucharowej mistrzostw świata aniżeli Arabia Saudyjska reprezentacja kraju kwitnącej wiśni jeżeli chodzi o Arabię Saudyjską tutaj mówiłeś Leszku o specjalnym pozwoleniu króla na wyjazd samego al -Jabara. w ogóle król Arabii Saudyjskiej lubił y, lubił y, móc podejmować decyzje jeżeli chodzi o futbol znaczy jeżeli chodzi o też te kraje arabskie to, 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 to... Chyba jest dosyć często spotykany, spotykany że, że ci monarchowie się wtrącają, bo swego czasu, jak chyba Polska grała na mundialu w 82, to tam też chyba Kuwait, zdaje się, grał i też. Chodzić ci to, o to wtargnięcie na murawę. No ale też były jakieś tam kosmiczne nagrody, tam, co ci mieli nie dostać, w ogóle ci, ci piłkarską. I tego. Y tego mundialu pod takim względem, że na przykład jak czytałem książkę polskiego reportera, który został wysłany, że tam niesamowite jakieś limuzyny całe jeździł, on tam sprowadzał, wynajmował pół, te trzy hotele dla swojej świty na przykład. Także tak, obietnice dla tych piłkarzy, że jak oni tam wyjdą z grupy, to jakiś, po jakimś szybie naftowym dostaną, jakieś Rolls Royce, w ogóle no, kosmiczne rzeczy dla, dla zwykłego śmiertelnika, to, był, to było coś niesamowitego. Jeszcze jedna kwestia, którą koniecznie chciałbym poruszyć przy Al-Owarajnie. Autor naj, najważniejszej, najpiękniejszej w historii Arabii Saudyjskiej, bramki ikony, tak naprawdę nienawidzi tego gola. On tego gola nienawidzi, ponieważ on ustawił go na takim świeczniku, że on już nic nie mógł zrobić. On był raz, że był postrzegany przez pryzmat tej bramki. Wszyscy oczekiwali nie wiadomo czego. Ale on, gdy był normalnym facetem, chciał na przykład wyjechać gdzieś na zachód i tak dalej. Zaraz to było krytykowane, bo nie wyjeżdża tylko piłkarz, ale wyjeżdża Al-Owarain, symbol futbolu, ważna postać. On powinien dawać -y, przykład. Dlatego w 96. Al-Owarain Puchar Azji oglądał z zakrat. Już. Został tam wtrącony. Przez Saudów, za jakiś tam wyjazd do Maroka bez pozwolenia, gdzie po prostu spędzał czas na wczasach. No niesamowite są te historie, one nam się wydają egzotyczne. Niemniej jednak Arabię Saudyjską z tego turnieju wyrzucili Szwedzi. Także to tak było, że te historie tych czarnych koni się przeplatały. Ale ta Arabia grała naprawdę piękną, jakby teraz dla młodych kibiców porównać, no to to coś jak, jak Maroko z ostatniego mundialu. Naprawdę grali bardzo fajną piłkę, którą każdy chciał oglądać. To nie była drużyna, która tam się będzie w 11 broniła tylko na własnej połowie. Oni super grali, jeżeli chodzi o, o, o chęć grania do przodu. Naprawdę, bardzo fajnie do oglądania drużyna grająca. Z pięknych historii mamy jeszcze najstarszego strzelca Bramki na Mistrzostwach Świata. Mowa oczywiście o Rogerze Emili, reprezentancie Kamerunu. No, niezwykła historia. No tak, ale ten mecz Rosja-Kamerun to taki dla mnie mecz kuriozum i jakby to mówił, gdyby to się działo w jakiejś tam lidze, czy w jakichś tutaj rozgrywkach europejskich, to można by było zobaczyć, znaczy w obecnych czasach na przykład tych zakładów bukmacherskich, no ja nie do końca jestem przekonany, że ten mecz był rozgrywany w sportowym atmosferze i, i wszystko było, przypadkowo się działo, więc no... Tak, się, tak do tego podchodzi. Komuś się może wydawać, że ustawienie meczu w mundialu to jest za wysoka półka, natomiast najsłynniejszy ustawiacz meczów, autor też książki na ten temat, mówił, że no, to są po prostu święte grale, ale i pod, tak samo pod święte grale robisz podchody. Jeśli jakiś mecz kiedykolwiek mógłby zostać ustawiony, to właśnie z kategorii takich trzeciorzędnych, które już nie decydują o czymkolwiek. Kiedy jedyne co z nim można zrobić, to coś na nim zarobić. No ale nie mamy na to żadnych dowodów. Olek Salenko przyszedł do historii tym spotkaniem. No, Olek Salenko i Roger Mila też. Więc tak, tak, oczywiście. Jedni i drudzy, drudzy zadowoleni. Przeszli, przeszli Być może do z innych przyczyn również. Nie dowiemy się tego nigdy. No, Roger Mila kariery nie skończył w Polsce, w odróżnieniu od wspomnianego Olega Salenki, który przyjechał na, na koniec swojej przygody z piłką. No nie, może kariery, bo to jednak król strzelców w mundialu. Zachowajmy jakieś mimo wszystko poważne komentarze. No, przyjechał do Pogoni Szczecin. O Salence opowiadał mi Siergiej Szypowski i Mateusz Borek. Mateusz Borek powiedział, że był akurat na obozie Pogoni Szczecin. W Turcji i siedzą, relaksują się w basenie i nagle coś czuć alkoholem tak intensywny. Rozglądają się te od podpływa Oleg. Oleg Salenko już wówczas absolutnie nie był zainteresowany futbolem. Oleg Salenko miał po prostu ostatnią okazję, żeby dostać dobry kontrakt. On w pogoni Szczecin, no mówię, to mi opowiadał Siergiej Szypowski, że bardziej był zainteresowany pewną kobietą, którą tam poznał, którą utrzymywał. Na treningi raczej nie docierał, także no firmował pogoń Szczecin swoim nazwiskiem. Może to było jakieś wydarzenie na rynku menedżerskim, żeby król strzelców trafia do pogoni, traktujmy pogoń poważniej, warto tu, można tu posłać jakiegoś zawodnika. No ale nie wiem, czy Olek Salenko, który naprawdę interesował się przede wszystkim nocnym życiem, i potrafił. no Siergiej mówił, że no czasami potrafił po prostu szklankami pewne trunki przyswajać, był najlepszym symbolem do, do takich jakby wizerunkowych przemian pogoni. No, ja tak mówię, no z tamtego mundialu, jeżeli chodzi o, o, o Salenkę, to to jest dla mnie, no m, z tego meczu go zapamiętam, że, że dla mnie ten mecz to no, nie był, nie było to normalne widowisko, więc no nie, ciężko, ciężko mi się jakoś mocno pozytywnie na ten temat wypowiadać. Nie, niemniej jednak mi się, mi się ta historia mili podoba, nie ze względu na to, jaki to był mecz, ale mimo wszystko jest to gdzieś tam ciekawostka, że 42-latek może strzelić bramkę na mundial a wiemy, jak jest jeszcze z peselami na Czarnym Lądzie, więc wcale nie powiedziane, że ruminamy wtedy faktycznie 42 lata. Słuchajcie, teraz dwie troszeczkę smutniejsze historie. Zacznijmy może może Od Kolumbii, najsłynniejszego samobójczego Gola w historii mistrzostw świata, i no i tych kartelowych, ciemnych czasów w historii tego kraju. Trudno mi powiedzieć, jaka jest tutaj tak naprawdę prawda. Słyszałem, że to wcale nie z tej przyczyny. Oczywiście najpowszechniejszą historią jest to, że rzeczywiście za tego samobuja Escobar został później zabity. Natomiast teraz coraz częściej mówi się, że no. Zupełnie inna była przyczyna, nie to, że tak daleko to nie wybiegało. Natomiast, tak, jest na przykład film Escobarów dwóch, no i tam piłkarze otwarcie przyznają, że to dosyć surrealistyczne sytuacje, bo po tej pierwszej porażce z Rumunią, musimy generalnie zaznaczyć, że Kolumbia jechała po złoto. Kolumbia uchodziła wtedy za najlepszą drużynę Ameryki Południowej. Inne reprezentacje miały swoje problemy. Argentyna ledwo weszła po barażu e, na ten Mundial. Kolumbia grała pięknie, Kolumbia potrafiła wygrać z Argentyną w Buenos Aires. Więc oni mieli wszystko. Mieli świetny zespół, mieli gwiazdy, które grały na starym kontynencie, wszystko się składało. Więc ta porażka z Rumunią, którą mieli ograć leciutko, była dla nich szokiem. Tam widać było te niektóre bramki, jak to, jak to źle szło, tak jakby wynikały z nietrzymania presji. To jak Hadzi wrzucił za kołnierz na przykład, tak? To naprawdę były dziwne sytuacje, więc to rzeczywiście ta Kolumbia grała w taki sposób elektryczny, jakby była czymś związana. No i piłkarze opowiadali, że na przykład po tej przegranym meczu z Rumunią, tak jakby ktoś im się włamał na, na telewizory w hotelu i wyświetlał im tam filmy, że jak oni nie wygrają z Amerykanami. To ich rodziny ucierpią, to ktoś tam zginie. No, także takie historie naprawdę mocno dziwne. A wiadomo, jak wtedy silne były kartele w Kolumbii. Tu już chodzi nie tylko o jakiś tam sukces sportowy, tylko na przykład właśnie o jakieś potężne pieniądze postawione na drużynę, która wydawała się murowanym faworytem. No i też z tym byciem faworytem. To to jest coś podobnego do, do Polaków na, na, na mundialu w Rosji. Nam też się tutaj wielu. W, 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 Wydawało, że my jesteśmy faworytem grupy i że tak łatwo będzie i przyjemnie. Tam też się Kolubijczykom wydawało, że będzie łatwo i przyjemnie, a w Rumunii to naprawdę była bardzo silna ekipa. I Amerykanie to też był bardzo silny zespół. Ja miałem przyjemność jeszcze przed tym mundialem spotkać tych chłopaków, jak jeszcze byli nieznaną drużyną, jak grali mecz towarzyski w Warszawie. Nikt ich nie znał, oni sobie siedzieli pod kolumną Zygmunta. Nikt do nich nie podchodził. My akurat y, wyszliśmy sobie y, na takie y, spod, y, szkolne wagary, jak to się mówi, i spotkaliśmy tych Amerykanów. Chłopaki, tacy siedzący sobie nawet no, nie widać było, że to piłkarze, tak naprawdę. No, w obecnych czasach to niemożliwe. A wtedy można było sobie podejść, od każdego wziąć autograf bez żadnego problemu. Super ekipa, i nikt się nie spodziewał, że później będę ich w, te że później będę ich w telewizji oglądał, jak grają przeciwko yy, Brazylijczykom na Mistrzostwach Świata. Trzeba podkreślić w, w kontekście Amerykanów, że oni, jako jedyna reprezentacja, mogli sobie pozwolić na wielomiesięczne przygotowania. Nie było tak, że przyjeżdżają na zgrupowania z ligi i sobie grają. Rozmawiałem z Januszem Michalikiem, czyli Polakiem, byłym piłkarzem gwardii, który. Był w tej reprezentacji, był jednym z ostatnich dwóch odpalonych przed mundialem. Ostatecznie nie pojechał, natomiast ma bardzo dużo meczów rozegranych. I on mówił, jak wyglądały te przygotowania. To było jak klub. Nieustanne zgrupowania, nieustannie razem pracowane schematy przez Borem i Lutynowicza, czyli człowieka doświadczonego w pracy z reprezentacjami. Jeździli po całym świecie. Ta Warszawa myślę, że nie jest przypadkiem, no bo Janusz właśnie stąd pochodzi. Ale grali z Milanem ówczesnym, grali z Juventusem, grali z reprezentacją Argentyny, jeździli do Brazylii. Oni poznawali różne style drużyny, mierzyli się z najlepszymi na świecie. Mieli kasę, i taki sparing opłacał się klubowi, opłacał się Amerykanom. Także oni naprawdę. Wtedy zrobili bardzo dużo, żeby się przygotować. Jeśli dobrze kojarzę, to nasze sukcesy z lat 70. też były w pewnym sensie ufundowane tym, że my mogliśmy dojść do pewnych porozumień z Ligą, jako że wszyscy byli i tak w Lidze, i te zgrupowania reprezentacji Polski trwały tygodniami. To też nam pomagało, dawało zauważalną przewagę w meczach reprezentacji, które jednak no, tak, o taktykę, o automatyzm jest dużo trudniej. Ale to Korea Południowa w 2002 roku też zrobiła czteromiesięczne. Y, przygotowania. Także no, jednak to zgranie, o które w reprezentacji innych drużynach tak trudno, jednak w kilku przypadkach w historii mocno zaprocentowało. No ale to tak, to trzeba mieć do tego możliwości, no bo jeżeli masz piłkarzy grających w Europie, w czołowych klubach, czy nawet w Ameryce Południowej, w, w klubach spoza, spoza swojego kraju, to to było jest po prostu niemożliwe. A tak naprawdę jeszcze lata 90., to jeszcze nie był czas, kiedy te reprezentacje mogły sobie, miały te wolne terminy, takie, takie granie, jak, jak, jak obecnie jest. To też piłkarze musieli na te, na te zgrupowania dostawać specjalne zgody z klubów, i tak dalej, więc no, to nie było takie proste. Teraz mamy, mamy to, narzekamy na te przerwy reprezentacyjne, że kluby nie grają, nie ma co robić, nie wszyscy tą piłkę reprezentacyjną lubią. No wtedy tak nie było, więc no to było naprawdę trudne do zorganizowania i Amerykanom na pewno pomogło to, że oni mogli jako zespół grać przez te kilka lat i te kilkadziesiąt meczów towarzyskich rozegrać. No, planu Mistrzostwa Świata w 2010 roku zrealizować się Amerykanom nie udało, ale mimo wszystko teraz ta e, reprezentacja po no, kilkudziesięciu już latach jest uznawana za no, na swoim kontynencie czołówka, a, a mogąca też namieszać. Przede jej, wszystkim udało się białe. zarazić Amerykanów sokerem. To, co nie udało się w latach 80-tych lidze NASL New York Kosmosowi, które było chwilowym fenomenem, ale nie udało się zaszczepić tego sokera. Tutaj to się udało trwale. Teraz już piłka nożna jest niezbywalna jest jakby z krajobrazu sportowego Ameryki. No myślę, że tutaj myślę tak jednoczący też reprezentacje, że to jeden wspólny. Oni duże przywiązanie mają do flagi drużyn narodowych, więc Ale też w pewnej myślę, kulturze to... dużo szkół na przykład. Zespoły kobiece, bardzo silna reprezentacja kobieca w Stanach. To, to jest naprawdę jakiś fenomen kulturowy te 20 te, te ćwierć wieku Świerdź piłki wieku, nożnej to. w Stanach. Tyle jeżeli chodzi o Amerykanach, ale zostajemy na tamtej półkuli. Przyjechała Argentyna. Przyjechał boski Diego, no tyle okazało się, że ani on już boski, ani specjalnie czysty. Słuchajcie, e, to jest. Muszę Wam historia. tutaj powiedzieć, ponieważ e, wtedy Diego już był dawno na znoszącej, już był po aferach, po, po tym jak wiadomo było, czym się jakby wspomaga i jakie ma niektóre, e, niektóre rozrywki. Tak naprawdę Amerykanie nie chcieli go nawet wpuścić na ten mundial, bo traktowali go jako kryminalistę umaczanego w sprawy. Narkotykowe, oni w ogóle nie chcieli go na swojej ziemi, nie chcieli go wpuścić. I dopiero FIFA interweniowała. Dlaczego? Bo Maradona, choć był już cieniem samego siebie, to wciąż był nazwiskiem takim jak dzisiaj Messi czy Ronaldo. Amerykanie mogli nie znać żadnego piłkarza na tym Mundialu, ale każdy słyszał o Maradonie. Brak Maradony na Mundialu byłby problemem całego Mundialu, gdzie właśnie próbujesz zaszczepić piłkę nożną na tym, w tym nowym kraju. Więc to sama FIFA. Wywalczyła dzięki swoim kontaktom możliwość wjazdu Maradona i tego, żeby w ogóle tam brał udział. Także to, co ostatecznie wyszło, no to znowu spekulujemy, ale to możliwe, że środki, które zażywał Maradona, to wcale nie było tak, że Maradona sobie coś sam wymyślił w zaciszu i sam sobie spożywał, tylko że być może FIFA też. On później zarzucał dużo Blaterowi, Hawelandżowi, działaczom. To była jego linia obrony, że działacze FIFA o wszystkim wiedzieli i to też było po części przez nich napędzane, że on w tak, taką drogą poszedł na tym mundialu. No ale też nie można pominąć jednej kwestii. Maradona na tym turnieju, przez te dwa mecze, których zagrał, to był wybitny piłkarz. To był piłkarz, to był taki Maradona jak na mundialu we Włoszech. Naprawdę no, Argentyna z nim to była kapitalna drużyna i gdyby ta, ta, ta sytuacja się nie wydarzyła z tym dopingiem, to oni z Maradoną mogli dojść bardzo wysoko. Z, jeszcze mając parę napastników porównywalną z tą parą brazylijską, no bo Kanidzia Batistuta to było coś też: no, piłkarze najwyższej światowej półki yy, i do tego ten Diego, który rozdzielał piłki, no bardzo silna drużyna, na papierze nawet silniejsza według mnie, od tej, która doszła do finału 4 lata wcześniej. Więc no, no tutaj zaważyła ta sprawa psychologiczna, ten ten. ten, ten to dyskwalifikacja Diego. No, to jest też tak, że Diego nigdy nie odejmiemy umiejętności. On dzisiaj mógłby zrobić z piłką rzeczy, których nie zrobiłby praktycznie żaden człowiek na świecie. Chodziło tylko o do doprowadzenie go do kwestii fizycznych. Z kim pracował pół roku Diego przed mundialem? Z byłym y, kulturystą. Z Danielem Cerrinim, później uwikłanym w jakieś skandale, wcześniej zresztą też mającym. To naprawdę dziwne byłoby naprawdę, gdyby Diego oficjalnie trenujący z, ze specjalistą od kulturystyki i, i takie rzeczy i nagle wszyscy się dowiadują, że Maradona coś wziął podczas Mundialu. Tak? No, to są dosyć, dosyć. Mówię, Nie sądzę, żeby to była taka jednoznaczna historia z tym wykluczeniem Maradony, natomiast bez niego nie, nie mieli szans, bo on był kluczową postacią. Zwłaszcza, oczywiście. że przecież no, ci piłkarze muszą mieć jakieś badania przed mistrzostwami, i na pewno Diego też badania miał, i Federacja Argentyńska no, nie, nie musiała to wszystko wiedzieć. No przecież no, to nie, nie jest jakieś coś. Niespodziewanego. No, to nie, to, to, to jego tutaj na pewno to, że on się bronił, tym że żeby wszyscy wiedzieli, co on, jakie środki on bierze, to bardzo możliwe, że miał rację. Chciałoby się zanucić Bogdana Łazukę, to tajemnica mundialu, bo ten wątek Maradony faktycznie tajemniczy jak kilka innych w historii tych pięknych, piłkarskich świąt. Słuchajcie, mimo że już bez Maradony, Argentyna i tak zrobiła świetne widowisko. Mariusz przeciwko Rumunom w jednej ósmej finału. No tutaj ten mundial w odróżnieniu od poprzedniego. Dał nam do obejrzenia kilka naprawdę znakomitych meczów, i właśnie mecz Argentyńczyków z Rumunami był jednym z nich. W bardzo szybkim tempie mecz. Wielu piłkarzy, którzy mieli bardzo wysokie umiejętności techniczne, i to się bardzo przyjemnie oglądało. No ale Argentyńczycy trafili, trafili na, na zespół, który no, był w topie, swoim, w topie swoich możliwości, a Argentyńczycy jednak. Psychicznie po, 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 po tej dyskwalifikacji DIEGO, no chyba nie byli przygotowani na taką walkę, jaką Rumuni im y, y, przygotowali, no i tak to się musiało skończyć. Przejdźmy sobie teraz do finału Mistrzostw Świata. Od niego trochę zaczęliśmy tę rozmowę. Ja się będę upierał, że to był bardzo kiepski finał. Natomiast jedno, co jest bezsporne, to był pierwszy finał Mistrzostw Świata rozstrzygnięty rzutami karnymi. No, finał był słaby. Wszyscy mówili, że słaby finał dobrych mistrzostw, bo tak naprawdę to nie były, nie były złe mistrzostwa świata pod względem poziomu. No finał niestety, niestety, nie był porywającym widowiskiem, aczkolwiek nie był też te, takim grany wchodzonego, jak mówiłem wcześniej. Yy. I nikt się nie spodziewał, że drużyny, które tak naprawdę wygrały dzięki wspaniałym indywidualnościom, tak jak te wcześniejsze mecze. Przecież bardziej był w wybitnej formie. Romario z Bebeto również. No to byli piłkarze, którzy tworzyli magię. Romario tak chyba najlepszy w swojej długiej karierze. Tworzyli magię na boisku i nagle tej magii w finale zabrakło. No to było... Wracamy słabe. do teorii o finałach, które są słabe, bo nikt nie chce się otworzyć. Nawet tak wspaniałe drużyny, jak wtedy Brazylię to zacznijmy może od Pokonanych, czyli reprezentacji Włoch. Wspomniałeś już, Mariusz, o Roberto Baggio. Zresztą jego bramki do, do tego finału Włochy zaprowadziły. W fazie Pucharowej tylko jeden gol nie był jego autorstwa. Dino Baggio strzelił z Hiszpanią jako jedyny z innych zawodników. Reprezentacja Włoch zaczęła jednak też. Otwar startu, też rozkręcała się. Też była przykładem drużyny no, turniejowej, bo przegrała z Irlandią na dzień dobry. No Włosi chyba wyszli z trzeciego miejsca w grupie, to podobnie jak e, Argentyna, która cztery lata. Ale to była w ogóle fantastyczna historia w tej grupie, bo to była grupa, gdzie wyszły trzy zespoły, to się zgadza, ale cztery zespoły miały po cztery punkty. No tak, e, ale mówię, no, Włosi, Włosi wy, wychodząc z tej grupy e, na trzecim miejscu, Teoretycznie to by się mogło wydawać, że to była no, najsłabsza, że, że jako jeden z tych słabszych zespołów, no ale tak jak mówiłeś, ta grupa była bardzo wyrównana, więc tutaj nie było tak naprawdę rozdzielenia na słabszego, gorszego. no Wszyscy reprezentowali bardzo zbliżony poziom. Włosi się rzeczywiście rozkręcali w trakcie turnieju i w tych meczach Pucharowych grali naprawdę znakomicie. Na no, Abadjo to już był poziom. Te jego rogale to było coś niesamowitego dla dla wszystkich oglądających no i, no i chyba najlepszy turniej w jego wykonaniu. Mam znajomego z Lubina, który, którego tata poszedł na osławiony mecz Zagłębie Lubin AC Milan, który odbył się w Pucharze UEFA i ten tata zawsze powiada, że widziałem w swoim życiu dwie wielkie osoby Jana Pawła II i Roberto Baggio. Jak w latach 90. oglądałeś futbol, to Roberto Baggio był dla ciebie absolutnie postacią numer... No, absolutnie topową. Ja jeszcze chciałem tutaj powiedzieć, o, bo wszyscy znamy karny bardziej z finału. To jest jeden z najczęściej powtarzanych migawek z całego turnieju. Natomiast zapomina się, że ten karny tylko wyrównywałby rezultat. Za chwilę Brazylijczycy tak, znowu Brazylia by strzelali. Karnego, tak. Więc wszyscy mówią tak, tak. Taki jest obraz praktycznie tych karnych, jakby bardziej zawalił coś szczególnie. Tam były wcześniej zawalone dwa strzały i go, brak strzału celnego strzału bardziej o tyle dziwił, że był jednym z najlepszych piłkarzy turnieju, ale dalej wszystkie karty były po stronie Brazylii. Tak, to pudło przeszło do historii, ale, ale trochę ją zmieniło obraz, tak? Tej całej historii No, no i też te nie można do końca yy, zawsze winić, się, albo ten karny zadecydował. No, teoretycznie tak, ale no, więksi piłkarze od o też tych karnych potrafili nie strzelać w kluczowych momentach, to nie jest żadna nowość, że, że wybitni piłkarze nie strzelają. Tak samo tutaj. No, też Włosi ryzykowali, no, bo oni, oni te, te karne chcieli tak strzelać, żeby bramkarz, bo to, bo, bo to tutaj trzeba też przyznać, pierwszy raz od lat Brazylijczycy mieli tak naprawdę bramkarza. Bo, bo, ta farela. Bo, tak, no bo tak naprawdę wcześniej to się mówiło, że Brazylia przyjeżdża w 10, plus jakiś tam bramkarz. No ktoś, tam, hmm. ktoś tam stał w tej ich bramce. A tutaj po raz pierwszy mieli naprawdę poważnego bramkarza, który im wcześniej bardzo pomógł do tego finału się dostać, więc no, nie da się ukryć, że Włosi mogli e, czuć respekt i, i pewnie z tego wynikały te pudła. No właśnie, przechodzimy do reprezentacji e, Brazylii. Która ma w grupie 7 punktów, no patrząc na to, jak wcześniej cytowaliśmy wyrównane grupy, no to już było widać od fazy grupowej, że no jeden z faworytów że po tych 24 latach może w końcu ja przypominałem sobie ostatnio finał tamtego turnieju i tam padały takie stwierdzenia o wielkiej presji, jaka w Brazylii była na Carlosa Alberto Pereira. Być może tak, no to już musieli się jakiś specjaliści od brazylijskiego futbolu wypowiedzieć, ale jeżeli chodzi o kadrę, to moim zdaniem to była chyba jedna z najsłabszych reprezentacji Brazylii i dużo lepsze od niej kadry nie zdobyły mistrzostwa świata. Na przykład kadra z 2006 roku, czy też te wcześniejsze w 86, w 82 to były moim zdaniem nawet ta reprezentacja w 90 roku była silniejsz, silniejsza od tej, która była w Stanach Zjednoczonych, ale tutaj było dwóch wybitnych napastników, którzy wygrywali we dwóch. Tak naprawdę Romario i Bebeto. Ale ja bym dungi nie pomijał, bo mimo wszystko też bym mu oddał, że. Wtedy jeszcze nie było, jeżeli chodzi o dungę, wtedy jeszcze nie było takich statystyk jak teraz, że te celne podania, wykreowane szanse, tego wszystkiego, co obecnie mamy. Ale z tego, co pamiętam z, tamtych, z tamtego okresu, to było, że Dunga miał blisko stuprocentową celność podań. Zawodnik środka pola, nie obrońca. Zawodnik środka pola, który praktycznie w całym turnieju mistrzostw świata miał blisko stuprocentową celność podań. No, każda akcja Brazylii kilkakrotnie przechodziła przez, przez dungę. No i też dunga to był taki zawodnik, który faktycznie. Stanowił jednoosobową przeciwwagę dla tych wszystkich ofensywnych gości, którzy zrobią akcję do przodu, ale nie wrócą. To jak trzeba to przerwie faulem, jak trzeba to krzyknie. Myślę, że jeśli są jakieś ze dwie osoby, które zdołałyby krzyknąć na Romario i go opieprzyć i Romario by posłuchał, to obok matki Romario byłby ją właśnie Dunga. Jeżeli chodzi o Romario. Romario po tym turnieju powiedział, że bardzo dużo w Stanach imprezował, ale w ogóle mu to nie przeszkadzało, wręcz dzięki temu twierdził, że taką formę utrzymał. Dzięki temu zostali e, mistrzami e, świata, także no, historia To są ciekawa. In, inne czasy zupełnie. A Bo... Stany Zjednoczone, myślę, chciałem tylko powiedzieć, tak. że sprzyjają takiemu imprezowaniu. No, ja myślę, że dobry, dobry kraj. No, ja myślę, że człowiek taki jak y, Romario, to i wiesz... I, Rozkręci wszędzie imprezę. W, I w powiecie przysuskim by znalazł, wymyślił sobie nocny klub, gdzie wszędzie by się zorganizować. Także tam ta drużyna słynęła z, takich, z takiego podejścia, ale też były czasy, które na to pozwalały. My Często nie do... zapominamy, jak wielki od tamtego czasu rozwój dokonał się w fizyczności futbolu. Dzisiaj Romario nie miałby, myślę, że szans przetrwać na poziomie międzynarodowym, nie dbając mocno o swoją fizyczność. Może miałby przebłyski, ale genialności na pewno by miał, ale myślę, że nie miałby szans na to. Wtedy spokojnie piłkarz, który imprezuje, piłkarz, który zapali jak najbardziej. Ja słyszałem o Romario w PSW że on po prostu nie trenował sobie, przychodził sobie poćwiczyć na rowerko i później wychodził, kiedy chciał. Wyobrażamy sobie dzisiaj poważny europejski klub, w którym nawet gwiazdor po prostu trenuje sobie, kiedy chce. Piotrek Matys był w PSV, rozmawiałem z nim, kiedy tam był Ronaldo i Ronaldo był nastolatkiem, jeszcze szczylem przychodzącym i tak samo, trenował, kiedy chciał. To jest dzisiaj absolutnie nieprofesjonalne. Gdyby to w ogóle ujawniła prasa, to klub miałby wielkie problemy, a wtedy to uchodziło. Także te czasy, czasem wspominamy, jak to była patologia w polskiej piłce, no to naprawdę nie było tak, że w Polsce to piłkarz szedł pić i grać w kartę, a wszyscy inni to szli do kościoła i po dobranocce brazylijskiej szli spać, tak? To wszędzie się bawili. Zwłaszcza, że jakby popatrzeć na te kadry tych, tych wszystkich drużyn, to w każdej reprezentacji by się taki Balowicz znalazł i to zazwyczaj był jeden z wyróżniających się piłkarzy reprezentacji, więc... Leszek bardzo fajnie to wywołał. Jeden jeszcze wątek warty odnotowania: Carlos Alberto Pereira zabrał na mundial Ronaldo. Tego Ronaldo, który 4 i 8 lat później będzie stanowił o sile reprezentacji Brazylii. Rocznikowo lat 18, chociaż jeszcze niepełnoletni był, kiedy odbywał się mundial w Brazylii. Nie zagrał w meczu finałowym Ronaldo, no ale ten klimat wielkiego turnieju na pewno poczuł. I było głośno o nim przed tymi mistrzostwami, że, że jedzie bardzo, bardzo zdolny chłopak i, i każdy chciał zobaczyć, jak on tam będzie się prezentował. No ale no w sumie patrząc na to, jak, jak, jak wyglądał atak Brazylii, to nie, nie ma co się dziwić, że, że no nie pograł sobie na tym turnieju, no bo nie za bardzo miał za kogo tak naprawdę, więc... Ale... Rzeczywiście pamiętajmy, że to był jeszcze, bo tak naprawdę, gdy mówimy o Ronaldo, to mówimy o dwóch Ronaldo i cały czas mówię o Ile bo Ronaldo po kontuzji wybitny, genialny, napastnik dziewiątka. Natomiast Ronaldo sprzed kontuzji to jest piłkarz totalny. Piłkarz, który mógł być pogodzić Pele i Maradona pod względem tego, kto był najlepszy na świecie, bo po prostu mógł być nim on. Ronaldo sobie zabierał piłkę, robił co chciał i tak robił w wieku 17 lat w Cruzeiro, gdzie wtedy Liga Brazylijska była dużo mocniejsza, ponieważ były ścisłe obwarowania w Europie, ilu może grać zawodników z zagranicy, więc nie wyjeżdżali tak gremialnie Brazylijczycy, a Ronaldo tam już, mając jeszcze mleko pod nosem, wyczyniał cuda. Tam było w ogóle w kadrze dwóch zawodników o nazwisku Ronaldo i w zdrobnieniu tego Luisa Nazario de Lima nazywano nawet Ronaldinho, a starszy to był Ronaldo. No jak wiemy, później pokazał się jeszcze inny Ronaldinho, a ten Ronaldo został już tym starym, dobrym. Ale to już na inną, na inną opowieść. Tak temat. jest. To już na inny program. To wszystko, drodzy Państwo, w magazynie. Kiedyś to było poświęconym Mistrzostwom Świata z, dwa, z 1994 roku. Przypominam, że wszystkie odcinki programu kiedyś to było znajdziecie na naszej stronie weszło.fm. Moimi gośćmi byli dzisiaj Leszek Milewski, weszło. Dziękuję bardzo. Mariusz Moński, Retro Futbol. Dziękuję bardzo za uwagę i wspólnie spędzony czas. Dziękuję również Kamilkania. Do usłyszenia. Kiedyś to było.